Halo, halo, hej, siemano wszystkim bliska, z tej strony Halec, w rozmowie jest Admiros i Gilatis. A jeżeli widać, z tej strony Gilatis. Siemanko, z tej strony Admiros. Słuchajcie, na początku G2A, kody Admiros, Hades i Trapper. Moi drodzy, słuchajcie, robimy coś... Tak jest. Dziwnego. Czego już nie robiliśmy dawno. Coś, czego nie robiliśmy dawno. Dziwnie się z tym czujemy. Tak, będziemy znowu budowali. Przyjaciela, może zróbmy z tego podstawę. Dla mnie najpierw. To jest coś nowego. Uwaga, chwila, jeśli ktoś nie przetworzył. Będziemy budowali scrap mechanik. Ale to jest abstrakcja, wszyscy wiedzą. Tak, to jest abstrakcja. Jak pamiętacie, przynajmniej no, nasi widzowie, jak Krystiana, to kiedyś mieliśmy taką jakby serię, w której budowaliśmy jakieś domy na drzewach, szpitale, nie szpitale. No i fajnie byłoby, jakbyście napisali, czy jesteście chętni jakby na drugie podejście powrót tego. Zwłaszcza, że no mamy więcej bloków, tyle projektów już przejrzeliśmy, że mamy też jakieś pomysły i... Admiros, co ty robisz? Nie, buduję. No okej. No i fajnie by było, jakbyście pokazali, że chcecie na przykład... Dobra, i upuściłem to możemy stawiać na tym, nie? Krystianie, trochę nam fundamenty zarosły. Jak nasi widzowie kochani mają pokazać nam, że chcą budowanie? Stawiając lajka. Każdy zostawi 2222 łapki. Znaczy, nie pojedynczo. Nie jest tylko kąt, tylko ogólnie. A jak będzie więcej niż 222 albo mniej? No to... Admiros zatańczy na kolejnym odcinku. Nie. Ja mogę zatańczyć. Admiros! Cicho bądź. Grze. Niszczysz wszystko. Dobrze. No. Dobrze. Zatańczy. No, widzicie, zgodził się. No, bardzo więc, fajnie. Więc będzie tańczył. Dobra, słuchajcie. Niech wam będzie. Plan na dom. Będziemy budowali do... Myślałem, że z drewna go zbudujemy. Wiesz, Krystianie? Ja chciałem zrobić tylko, żeby taki fundament był, że po schodkach wchodzisz. A, żeby dół był taki. A, widzisz, tak, kurczę, no. I jeśli nie zapomnimy, udostępnimy wam ten projekt, dlatego nie budujemy na ziemi, tak? Tylko, że na podnośniku był. Tak. I nasz dom ma zamysł taki, że będą trzy pokoje do spania, czyli jakby nasze pokoje, jakie sobie tam chcielibyśmy zaprojektować. Oczywiście nie jakieś duże, tylko takie małe dosyć. Czteropokojowy tak, domek, salon, czyli salon, kuchnia, łazienka, przedpokój, ewentualnie sekslochy. Nie będzie miejsca na sekslochy. Czemu? Czemu? A, bo Admiros będzie u siebie w pokoju tańczył, okej. Okay. Tak. Chwila, my chyba w domku na drzewie zrobiliśmy tajne przejście pod schodami do sekslochów naszych, nie, Krystianie? Dobrze pamiętam? Nie. Ops. Nie było tam żadnych lochów, nie, halo. Znaczy, no była... No dobra, to nie były lochy, tylko to były różowe ściany i materace. No tak, to było po prostu romantyczne bardzo miejsce. No. Tak. No. Czy co, ogólnie robimy te, tak jakby każdy swój pokój, tak? Tak, tylko najpierw trzeba to ściany zacząć... byście wznieśli, tak? No właśnie, wejście, drzwi, ściany, te sprawy. Kurde, tylko tak myślę, z czego zbudować. Może zbudujemy to z cegieł, ej. Co, z cegieł? Z cegieł. Zbudujemy sobie dom z cegieł. Bo to dosyć ciekawie powinno wyglądać. Rozumiem, może być. Blok. Rozumiem, że chcemy to na całości tutaj dać, tak? Chyba, że zostawiamy będzie... troszeczkę miejsca na basen. Tak, to jest dobry pomysł. Tak, jak chcesz. Tak mniej więcej chcę rozplanować tutaj. Jak widzicie, naczelnym kierownikiem budowy jestem ja. No i mam swoich tutaj... No tak, dobrze, że wpadłeś na dobry pomysł, żebyśmy zrobili sobie kamienną podstawę. Masz rację, dobry kierownik. No bo ja tu zarządzam rozmieszczeniem... Wiesz, tak, jest takie coś, teraz zobacz Krystian. Jest kamienna pod fundamenty, później jest drewno i znowu jest kamień. Później będzie trzeba coś podmienić po prostu i tyle. Dobrze, no właśnie. Dobra, ale przynajmniej mamy ładne schody. Tu no musi i będzie taki, wejście. Tak, troszeczkę symetrycznie dobrze by było, żeby było. Wiecie co, przypomina mi się taka gra, w której masz też wejście. Się budowało. Kojarzycie może grę Minecraft? Też się budowało domy z takich klocków, nie? To taka indie, nie? To jest ogólnie nowość, co nie? Teraz. Okay. Tak się, tylko moglibyście właśnie rozplanować najpierw pokoje. No bo właśnie, ja nie wiem, tak jakby mniej więcej chcę, wiesz co? Tu bym zrobił salon, prawda? Tu robisz taras, czy co tak, robisz? Tak, tu będzie taki taras z basenem na przykład, nie? Dobra, to ja się zajmę robieniem tych. Patrz, ja się zajmę robieniem. Bo bym zrobił tak, tutaj byłby salon. Tu byłby salon. Tu byłby taki aneks kuchenny po prostu. No. Zastanawiam się.
czy toaleta powinna być obok. Dobra, to wyróbcie tam co chcecie, ja zajmę się. Ale zobacz, trochę tym. Mało miejsca jest na pokoje dla nas. No bo tutaj nie musi być. Tu nie potrzebujesz, to wstawisz głównie biurko, jakieś coś. Tak, no bo patrz, na przykład zrobimy tu sobie takie wejścia. One strasznie nie będą symetryczne. No bo kto by się w to bawił? Następnym razem się przygotujemy troszeczkę lepiej, moi drodzy. Tam troszeczkę to bardziej. Taki pokój, coś takiego? Jak to działa? Aha, takie trzy pokoje, okej, tak, dobra, takie podłużne. Trzy podłużne pokoje, no i... jak w więzieniu cele. Jak w więzieniu cele, nie. No zobacz, jak to wygląda. Okej. Okay. Tu będzie dobra. Troszeczkę większy, bo tu taki pół chciałbym zrobić. Raz. A, tylko tak, pytanie. Bo jakąś łazienkę dobrze byłoby cztery. Zrobić. No właśnie, bo to tak pięć. Troszkę nam zabrakło tej łazienki. Raz, no dwa. Tak. Co, sikamy na zewnątrz. Pięć. Raz, dwa, trzy. Przyjacielu, mam nadzieję... właśnie, Krystianie, to tobie zrobimy troszeczkę mniejszy pokój. Mam nadzieję, że się nie obrazisz. Ty lubisz takie ciasne pokoje. Pokoje, ja lubię ogólnie ciasne rzeczy. Nie wiem, jak ty kombinujesz teraz tutaj. I tu będą wejścia, rozumiesz? I tu mamy takie malutkie wejścia i tu na wprost Krystiana pokój. To jest tak mniej pokój. Więcej po prostu taki, wiesz, rozrysowane, pani Androsie. Raz, dwa. No. Więc tak to wygląda, cztery. Więc no co? Dobra, to co, mogę się zająć łazienką? Śmiało. Jasne, śmiało. Pyk. Co, najpierw robimy ściany ogólnie takie zewnętrzne, a później rozumiem, że postawimy dopiero okna jakieś, tak? Jak chcesz. Gdzieś tu powinien być kibelek. O, jest kibelek, nice. Krystianie, Admiosie, ale chociaż tą podłogę na kafelki byś zmienił. No zmień, no dobra, niech ci będzie. Można anulować ten projekt. Pyk. Można anulować kafelki. Ten projekt, to dobrze. Czy tile brick to są kafelki pewnie, tak obstawiam. Tak jest. Tile brick chyba ci chodzi, tak? Brick. Damian, jak myślisz, może być takie coś, taka barierka na zewnątrz? Chwila. Tutaj w sensie na tym? Chodź, zobacz sobie. No, taka dosyć pospolita. Ale mamy taki kreatywny odcinek, gdzie coś budujemy. To nie? Tak kreatywnie, co nie? Aż tak głupio mi. Właśnie, bo robisz takie Admiros, ty masz 20 któryś film u siebie na kanale ze Scrapa. Pomyśl, co my czujemy. No, domyślam się. A my zaczynaliśmy w sumie od budowania tak troszeczkę. Wow! Ciekawe, jakie pierwsze odcinki wasze były takie zbudowania. Lepiej do tego nie wracać. Oczywiście nowi widzowie mogą nadrobić to. No właśnie, ona do tego nawiązuje. Przydałaby się jakaś ten... 4, raz, dwa, trzy. Z tej strony, raz, dwa, trzy. Nice. 4. Damian w ogóle mnie obraził. Ale kiedy? Będzie kibelek. Powiedziałeś, że takie pospolite. No bo tak, ale nie, no ja lubię takie pospolite rzeczy, więc dla mnie bomba. 4. Oczywiście pamiętajcie, żeby dodać jakieś takie smaczki, właśnie to też skrap mechanikowe, prawda? Żeby Znaczy co, lewitujące rzeczy? Nie. Na przykład, Admirosie, nie zapomnij, żeby dodać jakieś rury z wodą, prawda? A, takie rzeczy. Na przykład. No. Ja to na razie mam problem, żeby podłogę. Ja wykorzystuję tu taki właśnie... Po co ci podłoga? Właśnie. Dobra. Ja myślałem o takich, wiesz, podstawowych rzeczach typu... Kibelek. No jasne, ale to... Ewentualnie trzy wanny. Ewentualnie. Jacuzzi. A po co trzy wanny? Teraz tak nie wejdę. No będziemy potrzebowali trzech, żeby się wykąpać. A co, będziesz kąpał się wszyscy razem? Co to za rury? Okay, nieważne. Nie, jakie rury? Przyjacielu, bo to jest takie wejście po prostu futurystyczne. Okej. Okay. Spoko. Dobra. Spoko, da się zrobić. Takie... Stakę. Jeśli ktoś wie z jakiego to anime, to propsuje. Ja nie wiem. Ciągle oni tam to mówili w sumie. Pyk, dobra. Mamy już umywalkę, mamy kibelek, wannę. Więc w sumie... Dobrze, ja myślę, że ja mogę zrobić szafę z czystym sumieniem. Ja to zrobię najpierw ściany. Nie, takie ściany. Nie zrobię. Fajno by było, ale nie zrobię. Aż tak bardzo fajnie. Czemu? Bo bym zrobił taką dobra. Fajnie składaną się, ale wiem, ale... że zbyt długo bym się bawił tym, wiesz? Nie, ty? Zwłaszcza ja. Ja na przykład robię takie pierdoły w tej chwili. Byś się śmiał, jakbyś zobaczył, co ja robię w tej chwili. Para. Nie, na przykład pewnie patrzysz na nas. I się śmiejesz.
No nie no, przyjaciel. No przyjaciel to jest coś ładnego już, kurczę, tak, tak artystycznie bym powiedział, nie? Tak kurczę artystycznie. Tak kurczę artystycznie. Wieszaki, kurczę, idę zobaczyć co Krystian robi. O, co? Wow! Wieszaczki. Ja nie wiem co ja mam tu w ogóle ze sobą zrobić, nie? O, to będzie bardzo specyficzne. Specyficzna to będzie moja łazienka. Będzie ciekawe na pewno. Tyk. Ogólnie tak widzę, że krustujemy w jednym rodzaju butów. No tak, bo to najlepsze marka. W traperach. O, to bardzo dobre. No tak. No co? No o co ci chodzi, Admiro? No nic, no trapery, takie buty, co nie? No tak, no najlepsze buty. Nie. No jak to nie? No dobra. No. Już myślałem, że będę musiał z Damianem porozmawiać, z kim prowadzimy kolejną serię. O nie! Czy kolejne odcinki. Kolejne odcinki, dokładnie. To się nie robi. Czemu nie? Ja tutaj jestem budowniczym waszym, ja buduję wam łazienkę. Znaczy jest. Jeszcze jesteś, masz rację. Aha. Zło najgorsze. No. Z tej postaci. Ludziom by się zrobiło smutne, jak to jest. Był Admirosa. Jasne. Tylko przez pierwsze 3 odcinki. O! No! O! No! Nie! Bo... Myślę, żeby wam wypominali do końca waszych odcinków ze Scrapa. Do końca? Nie. No. Czyli już niedługo. A kiedy będzie koniec? Nigdy nie będzie koniec. Nie ma już końca. Skończyło właśnie. Się. Dobijamy do 1000, a potem bijemy drugi 1000. No tak. No co się cieszysz, Damian? Co cieszysz bułę? Co cieszysz bułę? No co cieszysz bułę? Mamy 2 kurtki niestety tylko, nie? A, dobra. 2 kurtki. Wystarczy. Po co ci więcej? Po co mi więcej? Po co ci więcej? Troszeczkę ze sklepu z ubraniami podwaliłem pomysł, ale okej, okay, uważam. Myślę, no to... że sensownie. Myślę, że tak. Panowie, ile cali chcemy telewizor? Jak najwięcej. Myślę, że nieskończoność wystarczy. To kup taki. Dobrze. Kup taki. Best idea ever. O nie, źle rury umieściłem. O nie. O nie, tylko nie to. Zginiemy. Admiro źle postawił rurę. Ej. A ja się czuję tak, powiem, mam troszeczkę spełniony, że tak buduję. Artystycznie? No, tak, artystycznie. Ja się czuję bardzo, bardzo wycieńczony. Admiros tak, no nie ma przycisku. Ja taki, wiesz, nie ma przy... Ej, to jest w sumie... To nie. Się bardzo ciekawy pomysł. Nie. Tak prawdę mówiąc. Nie, bardzo Admirosi, ciekawy. Nie ma przycisków. Biorąc pod uwagę poziom mojej kreatywności, oceniłbym siebie na 0. No, a teraz buduję łazienkę, więc w sumie... Może troszkę... Jak to nie masz jak to nie masz kreatywności, Admirosi? Kreatywne mam. No ale to jest trudniejsze, bo w 3D wszystko robisz, co nie? O nie! O nie, wszyscy zginiemy. Wszyscy zginiemy. Tu jeszcze mamy takiego przypominającego coś o z łazienką. Jak mógłbym zapomnieć? No wiesz, ale to przejście może być większe troszeczkę, nie? Wiesz? Nie, jest dobre. Ewentualnie je powiększę. Na 3 kratki Admiros wie lepiej. No ale to jest w przejście, które ty postawiłeś. Ale... ja po prostu zrobiłem taki szkic jakby. No dobrze, dobrze. Tyk, pstryk. Okej. Ja robię bardzo ładny taras. Najlepszy taras. Teoretycznie mogłeś to skopiować i powklejać, wiesz o tym. Damian. Co przyjaciel? Drażni mnie. Ale przyjaciel, o co ci chodzi? Te ściany też mogłeś skopiować, jednak tego nie zrobiłeś. Czegoś mi tu jeszcze brakuje. Ej, ściany się znaleźć. Jest papier, dobra. Najważniejsza rzecz w łazience, papier. No bez tego przecież nie da się żyć. Po co ci papier? O, kurde, jaka plazma, Damian. Nie zaszalałeś za bardzo? No, zacha z YouTube'a. Aha, no chyba, że tak, to spoko. Okej. Dobra, teraz tak, czy ja mogę coś wykorzystać sensownego do tego? Dobra, zapasy papieru toaletowego zrobione. Czego jeszcze tutaj brakuje? Czegokolwiek. Jakieś lustro może? Mamy coś takiego jak lustro? Możesz pomarzyć. Możesz zrobić. Możesz zrobić, okej.
Korzystam z swoją moc kreatywności, której nie posiadam. Moc kreatywności! Odpalamy! Aktywacja nie działa. Co, coś nie pykło. Jak można odpalić coś, czego się nie ma? O nie. Normalnie. Halo, mi tu się dziury robią w ścianach. Nie no, Admirze, jakbyś nie był kreatywny, to byś nie tworzył filmów na YouTubie. Właśnie, na YouTube. No w sumie coś w tym jest. Czyli jesteś kreatywny. Tak naprawdę każdy jest kreatywny w mniejszym bądź większym stopniu. No dobra, chyba skończyłem łazienkę. Jakoś specjalnie tutaj za wiele nie będę robił. Dobra. Możecie ocenić. Jeżeli dacie 2 na 10, to będzie fajnie. Ale mógłbyś zrobić taki dolania się ten... Strumyk taką, wiesz. No. Dolania się? Takie co? No... Prysznic jest, tak. A, główkę. Dobra. O, widzę Krystian. Ja mogę zrobić, mogę tu prysznic w rogu, specjalnie dla ciebie. Jak chcesz, Admirosie, jeszcze zrobić, jakby się woda lała, to taki protip, patrz, jakbyś chciał. A? Możesz zrobić w ten sposób, rurkę. Możesz wziąć sobie B-ringsy. Kuźwa. Możesz wziąć sobie B-ringsy. Możesz zrobić sobie tak, B-ring, tak, B-ring, tak. I potem jak to uderzysz... To będzie inaczej poustawiane. Chodzi o to, że nie będzie taki równy strumyk. Rozumiesz, o co mi chodzi, czy nie? Mhm. Możesz zrobić tak potem, tak, tak i zrobić tak i tak, jako że woda się leje, nie? Ewentualnie trudniejszym sposobem trochę, to co ja kiedyś robiłem z Damianem, to jest robienie czegoś takiego. Robisz tak, potem robisz tak, 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 wow. Tak, tak. I to potem się tak rozsypie śmiesznie. O. Wow. Widzisz? To jest bardzo complicated. To nie jest to jest kalkulatoret wszystko. Kalkulatoret. To jest wszystko kalkulatoret, tak. Zrobię teraz tylko będę musiał znaleźć krzesła i to będzie śmieszne. Mówisz? No, a totalnie nie wiem, gdzie to jest. Troszeczkę nasza lodówka wygląda jak safe. A tylko troszeczkę? A tylko troszeczkę. Spoko. Będzie imitacja prysznica. Spoko. Rzeczywiście, co możemy trzymać w lodówce? Jedzenie! Miam, miam. No, jasne. Zieleninkę. Te sprawy. Czy mogę to samo zrobić ze szkłem? Tak. Tak. No to w sumie... Jak najbardziej, Admiro, się możesz. Zaraz to przetestujemy. Właśnie, ogólnie jeszcze żadna firma meblowa nam nie zapłaciła za lokowanie jej produktów, więc meble z dzisiejszego odcinka są... czekamy dalej na propozycję współpracy. Tak w skrócie. Tak w skrócie. No okej, ta lodówka nie wygląda najlepiej. Właśnie, czy ja mogę pokolorować tutaj wszystko? No chodź, ja cię patrz. No to jest taka, no już idę. Taka wielka krowa jest, no po prostu. Ale uznam, że skoro mieszkamy w tym domu na 3 osoby, to jest to świetny pomysł. No nie no, przyjaciel. Co to był za dźwięk? Kurczę, no nieźle. Tu się postarałeś. Ej, no to nie, chwila. Ej, no nie jest zła, tylko jest duża, to jest fajne, jest dwudrzwiowa, no to w ogóle już jest magia. Czekaj, bo szukam jednej rzeczy, tej rzeczy. Chyba na odwrót się postawiła. Nie wiem. Teraz te ringsy. Dobra. Ringsy. Jak to się, gdzie to się nazywa, gdzie to jest? B-rings, prawy górny. Światło jest raczej białe czy żółte w lodówce? Czy to zależy? Białe. Chodź przyjaciel, otwórz lodówkę, proszę cię. Otwórz ją. Już, tylko daj mi dokończyć. To po prostu jest no poziom level up, no. Teraz mam to uderzyć. O, otwórz ją. O kurde. Jak widzisz, troszkę zieleniny, troszeczkę mięska. Troszeczkę tego, troszeczkę tamtego. Tak, troszeczkę takich właśnie rzeczy. Spoko. Tutaj taki blat zrobię, obudowany troszeczkę drewnem. Jakby nam... Myślę, co lepiej wyglądało, tak szczerze. Budujemy łazienkę. Ale się chodź, lodówkę otworzysz. O,
lodówka, już idę. Chwila, bo była otwarta. Jeśli chodzi o jedzenie, to leci, nie? Sama zdrowa żywność i małe kaczuszki? Mięso. Mięso, okej, okay, dobra. I małe kaczuszki? Małe zdziwienie, kaczuszki? Niby zdrowo, ale... Łatwiej byłoby na normalnych modach w ogóle, byśmy widzieli, co stawiamy, nie? No, to jakiś fakt jest, nie? Dobra. Myślę, czy iść na łatwiznę, czy nie. W ogóle, moi drodzy, nie wiemy, czy my tego przypadkiem nie skończymy w kolejnym odcinku tego akurat. Tak, bo jest to spory projekt. Jest to spory projekt, poza tym, no, tak wam zdradzimy, że też... Jesteśmy lekko ograniczeni czasem. Jesteśmy lekko ograniczeni czasem. Ale możemy zapisać. Tak, będzie zapisane. Nie no, zapisać oczywiście, że możemy, Admirosie. Więc prawdopodobnie my będziemy kończyli to w kolejnych odcinkach. Może w kolejnym odcinku skończymy już cały, to będziecie mieli dłuższy odcinek po prostu. Po prostu chodzi o to też, że nagrywamy troszeczkę na zapas materiałów, ponieważ tutaj mój przyjaciel, nie wiem, czy Krystianie mogę mówić o takich twoich rzeczach prywatnych. No nie wiem, czym nie będziesz wiem. Zajęty. Czym będziesz zajęty przez najbliższe dni? Będziemy mieli po prostu swoje zajęcia. Dokładnie, tak. Tak będzie najłatwiej. I będziemy właśnie mieli problem się zebrać naszą trójką, nawet dwójką będzie problem. I tak, dobrze, panowie, to ja was zapraszam do salonu. Dobra, może obejrzyjmy, co już udało nam się zrobić. Okej, okay. Admirosie, proszę cię, nie masz pomysłu. A dobra, mam pomysł już nawet. Dobra, no jestem. Dobrze, chwila, to zobaczmy, co Admiros zrobił w dzisiejszym odcinku. Oczywiście łazienkę. Wszystkie trzy perspektywy macie na naszych kanałach. Czekaj, okay, daj mi tylko dokończyć. Sobie jedną rzecz ogarnę. A tu jest taki grzejniczek, widzę, okej. Okay. Tak. Toaleta, dużo papieru toaletowego. Tak. A ta woda leci co? Nie wiem, to Krystian zrobił i takie zostało, co nie? To, nie usunąłeś tego? Nie usunąłem, aha. No ja się tylko pokazywałem, jakie są możliwości, nie? Okej, okay, widzę, że to jest... patrz, Admirosie, na przykład tutaj taki element, Już usunąłem. Niby nic, ale wprowadza dużo więcej. To zrobię ci, Damianie. A nie, czekaj. Jeszcze lepiej. Nie muszę zrobić to. Chwila. Dobra. Tyk. Wow. No teraz jest idealnie. Jeszcze lepiej. Właśnie brakowało. Chodź zobaczysz. Nice, bardzo ładnie. Mamy odpływ nawet, bardzo... To mówiłem o czymś takim, żeby coś takiego zrobić, tyle. Mamy wanienkę, oczywiście. Bąbelki. Jedną, ale co mnie... Kibelek. Grzejniczek jest, widzę, trochę niedomalowany do końca, ale... No jeszcze się maluje. Lusterko jest, co prawda trochę żółtawe, ale okej. Okay. Tak. No dobrze, mamy teraz... przedpokój, zapraszam tutaj. To jest taki skromny, dwie kurteczki. Tu myślałem, Damianie, że będziesz chciał zrobić... Czekaj, już ci pokazuję. Mógłbyś zrobić tak. O! I taka drobnostka, no ale to wiesz. Się tamten, no. Ewentualnie. No już lepiej. No, tak też spoko. Tutaj mamy na większą ilość gości i trapery nasze oczywiście. Okej. Okay. Lodóweczka, która się otwiera i świeci. Nice. Aha, to jest przemalowana ściana. To właśnie nie wiem, jak to teraz odmalować. Muszę chyba kolor wybrać. Już. Tak. Dobrze, tutaj Krystian zrobił miejsce, gdzie możemy tutaj sobie... Tutaj ja zrobiłem... Dumać. Tarasik, tak. Tu możemy sobie dumać. Dum. Pić kakałko. Pić kakałko. Pić kakałko. Ogólnie tak, tu jest jeszcze... tu jest oświetlenie ogólnie, jakby była noc. Wow. Tak. Tu ma być leżak i tu będzie drugi leżak. Ogólnie nad tym najwięcej czasu spędziłem, nad tym, żeby po wzorki porobić. No troszeczkę. Tak? I tu mamy takie miejsce, gdzie możemy sobie wyglądać za naszego tarasu. Trzymać się za barki i zakończyć w tym momencie odcinek. Skończymy tutaj, chodź przyjaciel. A tu skończymy, zapraszam. Tak? Zapraszam na naszą... źle to zrobiłeś, ja po środku, bo jestem kobietą. Musisz się rozumieć. Więc kończymy przy tym full plazmowo-kosmicznym telewizorze z nagłośnieniem, jak widzicie. Tak troszeczkę. Wyszło ci, to nie powiem. Więc mamy nadzieję, że się wam podobało. Tak jest. Piszcie, co sądzicie o czymś takim, ponieważ myślę, że coś takiego dla nas będzie dosyć dobre, dla was z jakąś tam... Urozmaiceniem, tak? Bo ostatnio ciężko jest z tymi projektami, a mapki chyba nam nie działają przez patcha, więc... Tak jest. Będzie jeszcze więcej info. Taktyczne komentarze, taktyczne łapki. Trzymajcie się ciepło. Cześć! No i cześć! Na razie, cześć!